Proszę Państwa, znajdujemy się w ciekawym miejscu na Śląsku, w pawilonie tropikalnym zlokalizowanym w Świerklańcu. Tu nastrój Puszczy Tropikalnej pozwala wyeksponować rośliny, które chcielibyśmy uprawiać w mieszkaniu i czasami nam się udaje, ale musi być mikroklimat, który wytwarza wilgotność opadających kaskad wody. Proszę posłuchać, ten strumień wody, który huczy, dla naszych uszu jest czymś jak melodia dobrej muzyki. Okazuje się, że porównanie tych dźwięków, nawet przy wysokości 70 dB opadających kaskad wody, wcale nie drażni naszego systemu nerwowego, ale szum ulicy to zupełnie inna sprawa, całkowicie negatywna. W tych oto warunkach chciałbym Państwa zaprosić na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Przed chwilą mówiłem o wilgotności powietrza, którą wytwarza opadająca kaskada. W takich warunkach mogą być uprawiane wyjątkowo wrażliwe na wilgotność powietrza rośliny, tak jak to adiantum klinowate, tropikalna paprotka. Z paprociami może nie za bardzo nam się kojarzy, ale niezwykle wdzięczna, zwiewna o opadających pędach istotnie w kształcie takiego wachlarzyka. Jak każda paproć potrzebuje kwaśnego podłoża i w warunkach domowych możemy ją uprawiać, ale musimy stworzyć mikroklimat tropikalnej puszczy. Wystarczy, by doniczkę z paprotką klinowatą ustawić w jakimś większym naczyniu na podsypce żwirowej, tak żeby pod nią była pewna warstwa, czy pewnie poziom wody parującej, tworzący tak zwany klimat wilgotnościowy. Ale mam tu rarytas tropikalnej puszczy, Heliconię dziobatą. Jest to roślina, której kwiaty, a w zasadzie przykwiatki, bo kwiaty są niepozorne. To, co Państwo widzą, to są przykwiatki, raczej sugerują kształt szczypców jakiegoś kraba. Roślina blisko spokrewiona ze sterlicją, ale także z imbirem. Wytwarza kłącze i wcale nie jest taka kapryśna, by nie można ją uprawiać w mieszkaniu. Oczywiście o tej wilgotności powietrza to Państwo się domyślają. Rośliny tropikalne muszą mieć ją znacznie wyższą. Zimą jest pewien problem, ale wystarczy nawilżacze na kaloryfer albo tak jak przy mniejszych roślinach wstawić donicę z taką helikonią do naczynia dekoracyjnego w postaci jakiejś misy wypełnionej do połowy żwirem i podlewać przegotowaną wodą. Parująca woda tworzy wilgotnościowy klimat dla tej rośliny. Ale jeszcze jedna rzecz istotna, żeby helikonia nieprzerwanie nam kwitła, a kwitnie ona w zasadzie nawet w środku zimy, to powinna mieć dłuższy czas naświetlania w okresie zimowym. I to możemy osiągnąć prosto. W sklepach są żarówki z dopiskiem Agrolux. Jeżeli po zapadnięciu zmroku, jesienią i zimą będziemy doświetlać nie tylko helikonie, ale wszystkie tropikalne rośliny, to odwdzięczą nam się kwiatami. Kolejny warunek, który musimy spełnić, to dla tej rośliny kwaśne podłoże. Ale mamy doświadczenie na przykład z azalią czy z paprociami, porównywalny charakter podłoża i regularne podlewanie. Roślina jest, jak to się zwykło mówić w żargonie ogrodniczym, żarłoczna. W czasie kwitnienia potrzebuje regularnego nawożenia. Radziłbym Państwu sięgnąć po nawóz uniwersalny, taki do podlewania codziennego zawartością związków helatowych, to jest nawóz dla surfilii, albo dla roślin intensywnie kwitnących. Spróbujemy teraz przemieścić się na tak zwaną półkę widokową, gdzie są wyeksponowane absolutne rarytasy roślin, które Państwo nie podejrzewają, że mogą być uprawiane w naszych warunkach domowych. Taką rośliną
niewątpliwie jest Dicksonia antarktyka, paproć występująca na Nowej Kaledonii. Jak Państwo widzą, to jest umowny pień. Tak naprawdę wewnątrz są resztki liści, czyli te, które regularnie opadają. Można przypuszczać, że ta roślina ma około 50-60 lat, a wewnątrz są korzenie, które przerastają aż do kłącza. W warunkach domowych, gdyby nabyć taki egzemplarz, wiadomo, że trzeba stworzyć większą wilgotność powietrza. I nawilżacze aktywne, które w normalnych sklepach gospodarstwa domowego można nabyć, mogą zapewnić tę wilgotność albo skonstruować ogród zimowy. Oczywiście piropusz tych liści to piękno same w sobie, ale chciałem podpowiedzieć Państwu, że aby ta roślina regularnie wytwarzała liście, musi być nawożona. I nawozi ją się w dość oryginalny sposób. Mianowicie dużą strzykawkę wypełnić płynem do nawożenia i w kilku miejscach przynajmniej co tygodnia wbijać na różnych poziomach, dostając się do wnętrza. I tu kolejna piękność, wyjątkowo wartościowa roślina, nie tylko ze względu na oryginalne kwiaty. Proszę zwrócić uwagę, że to są działki kielicha, płatki korony, no i znamie słupka, jak lampioniki. To, proszę Państwa, jest klonik pokojowy, ale w swojej odmianie pogonaterrum. Roślina, my często mamy tak zwane Abutilum striatum, a to jest pogonaterrum, czyli Abutilum pogonaterrum. Niewiele się one od siebie różnią. Ten, który wymieniłem jako drugi, klonik pokojowy z kielichowatymi kwiatami, lecz ten jest nie tylko że oryginalny w swoich kwiatach, ale ma pokładające się pędy i nie potrzebuje częstego podcinania. Co jest cenną cechą tej rośliny? Skromne wymagania siedliskowe, a więc podłoże gliniasto-kompostowe, ale roślina nam się odwdzięczy nie tylko pięknym pokrojem, lecz należy do tak zwanej grupy fitoremediacyjnych. To oznacza, że korzenie tej rośliny współżyją z mikroorganizmami, bakteriami, grzybami i pierwotniakami, które wytwarzają enzymy pochłaniające między innymi w mieszkaniu odory dla nas alergizujące, pochodzące z mebli sklejanych klejem formaldehydowym, czy też wszelkiego rodzaju zapachy plastików albo sztucznych wykładzin. My czasami nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego boli nas głowa albo mamy uczulenia. Otóż często meble sklejane klejem formaldehydowym wydzielają go przez 15 do 20 lat. Kiedy dysponujemy w mieszkaniu taką rośliną, nie dość, że dekoruje wnętrze kwiatami, swoim pokrojem, oczyszcza powietrze, bo normalnie transpiruje i nawilża je i wytwarza tlen, to równocześnie pochłania większość szkodliwych odorów, nawet tych z kuchni. Warto rozejrzeć się za klonikiem pokojowym, bo tak zwyczajowo nazywamy tę roślinę. Tutaj mamy storczyk o największych kwiatach, Cattleya. Ta roślina nie pochodzi z kontynentu azjatyckiego i należy do tak zwanych synpodialnych, to znaczy, że wytwarza pseudobulwy, z których w następnym sezonie może wyrastać kwiat. Jak wiedzą Państwo, storczyki mają dwa kategoryczne wymagania. Kwaśne podłoże, mocno przypuszczalne i substratu, który raczej sami nie próbujmy zestawiać, bo w sklepach mamy właściwie dobrane. I co istotne, żeby mogły zakwitać, na przełomie listopada i lutego powinny być przechłodzone w miejscu ich eksponowania o 3 do 4 stopni. To możemy uzyskać w ten sposób, że jeżeli ta roślina byłaby na parapecie okiennym od strony wschodniej, włączać z rana wentylator, który obwiewając tą roślinę obniża o parę stopni Celsjusza. I tak w warunkach naturalnych tej rośliny dzieje się o poranku. Cattleya, jak widzą Państwo, ma liście sztywne, ale jasno zielone. To oznacza, że potrzebuje lepszego naświetlenia w miejscu jej ekspozycji. Ale dendrobium, proszę popatrzeć, liście są ciemniejsze. To jest sygnał, że rośnie
w niższych partiach puszczy, wobec tego zupełnie dobrze sobie radzi w średnich warunkach świetnych. I proszę zwrócić uwagę jeszcze na bardzo oryginalną roślinę, którą mamy tu po mojej prawej stronie. Ten pień do złudzenia przypomina nogę słonia. I tak też nazywa się ta jukka. W rzeczywistości jest to gwatemalska jukka, gdzie słoni nie ma. Ale mówimy jukka elephantips. To oznacza właśnie, że jest to drzewo o pniu pokroju nogi słonia. Ma delikatniejsze liście niż jukka aleosowata, którą za chwilę Państwo obejrzą. I nie ma tak ostrych tych liści, a w warunkach domowych, gdyby udało nam się taki egzemplarz kupić, czy mniejszy, możemy bez większego kłopotu przez wiele lat uprawiać. Te rośliny mają taką mniej więcej cechę zdolności wegetatywnej jak nasze wierzby, czyli fragment pędu ucięty, wbity w ziemię, po pewnym czasie wypuszcza pióropusz. Mam miłą informację dla Państwa. Dla pierwszych trzech osób, które po audycji Tajemnice Przyrody prześlą mailowo swoją opinię na jej temat, mamy przygotowane ciekawe nagrody. Myślę, że przydadzą się w każdym ogrodzie. Witam Państwa bardzo serdecznie w nastrojowej atmosferze kolorytu roślin kwitnących wiosną. One są doskonałym uzupełnieniem, pięknym samym w sobie, ale doskonałym uzupełnieniem dla roślin bardzo szlachetnych, efektownie prezentujących się ze swoich liści, tak jak aglaonema. Ta roślina z pokroju może przypominać nam Diefenbachię i tak naprawdę jest z nią spokrewniona, ale ma pewną zasadniczą cechę dodatnią, mianowicie, że ma bardzo zwarty pokrój, nie tworzy głównego pnia, nie opadają jej liście, natomiast są równie dekoracyjne, ba powiem, może nawet bardziej, ponieważ mają srebrzysty połysk. To na zbliżeniach zobaczą Państwo, że efektownie zawsze odbijają światło, równocześnie tworząc pędy przewieszające się w dół. Doskonale prezentuje się w każdym wnętrzu. Uzupełnieniem takich roślin, które bez względu na porę roku pysznią się swoim pokrojem i barwą zróżnicowaną liści, jest zawsze coś kontrastowe w barwie. Taką rośliną okresowo efektownie wyglądającą niewątpliwie jest prymulka obtusum, mówiąc po polsku, to jest pierwiostek wyniosły. On nie pochodzi z naszej strefy klimatycznej. Jak większość roślin, jest to roślina azjatycka, ale przyznają Państwo, że trudno znaleźć roślinę, która pokrojem, barwą zróżnicowanych kwiatów mogłaby konkurować z tym pierwiostkiem. No, może azalia, która też pochodzi z tamtej strefy klimatycznej. Ale poświęćmy nieco uwagi tej roślinie, bo ona zasługuje na to, by jak najdłużej w naszych mieszkaniach kwitła. Zasadnicza rada. Proszę pamiętać, że one tym dłużej będą kwitły, gdy w mieszkaniu będą miały niską temperaturę. W okresie końca wiosny, jeszcze kiedy grzeją kaloryfery, trzeba wyszukać miejsce takie, gdzie na pewno nie będzie oddziaływało ciepło tak, by wysuszać glebę. Regularne podlewanie i oczywiście temperatura możliwie nie wyższa od 15-16 stopni Celsjusza. Okresowo, jeżeli ona będzie przekraczała tą granicę, rośliny bardzo szybko przekwitają i w zasadzie należą do tej grupy, które trudno stymulować w mieszkaniu do ponownego kwitnienia. Proszę zwrócić uwagę, że koloryt uzupełniający to są prymulki bezłodygowe, też chińskie, zwane chińskimi. Nie mają one bezpośredniego powiązania z naszymi, które rosną w otwartej przestrzeni, choć blisko są z nimi spokrewnione, lecz nie mają tej wytrzymałości. Również proszę
popatrzmy na pojedynczy egzemplarz, charakterystyczne liście i krótkie łodyżki. No, nazwa bezłodygowe nawet nie pasuje do tego, do tej długości szypułek. W każdym bądź razie niewątpliwie mają one je krótsze od wcześniej już prezentowanych. Zasada uprawy tych roślin, intensywne podlewanie. W tym czasie, kiedy one kwitną, nie potrzebują nawozów, ponieważ one wcześniej zostały już doskonale do tego przygotowane. Azalie mamy w tak zwanych trzech rzutach kwitnienia. Pierwsze odmiany, te wczesne, kwitną już w jesienią i zimą, mniej więcej do połowy lutego. Od lutego zaczynają się tak zwane środkowo kwitnące, które kwitną do końca kwietnia i od kwietnia jeszcze w końcówce maja możemy znaleźć azalie, równie pyszniące się kwiatami jak te, które tutaj widzimy. Ta barwa jest niedościgła w swojej tonacji. Proszę przyjrzeć się poszczególnym kwiatom. Intensywność ich i właśnie to takie jakby zadmuchowe przebarwienie w tonacji różu, czy to również oranżu, sprawia, że ta roślina może konkurować z każdym tłem, swoim pięknem, ale ważne jest to, by zawsze miała wilgotne podłoże i co pewien czas należy sprawdzić kwasowość. Azalie bowiem lubią mieć stabilną kwasowość na poziomie 4,5 do 5 pH. I warto sobie sprawić kwasomierz, którym sprawdzimy tą kwasowość, jak ją na dłuższy dystans utrzymać. Jeżeli mamy akwarium w mieszkaniu, to nie będzie większego problemu, bo woda pozyskiwana porcjami z akwarium i uzupełniana tam pozwala podlewać te rośliny miękką wodą o odczynie względnie takim, jak tym roślinom służy. Jeżeli takiej możliwości nie mamy, to lepiej azalię podlewać wodą przegotowaną, oczywiście po ostygnięciu. Natomiast te mikroelementy, które tej roślinie są potrzebne, dozować właśnie nawozami. I już wiosną, kiedy ta roślina kwitnie, możemy rozpocząć nawożenie porcją połowiczną tego, co ogólnie jest dedykowane na opakowaniu takiego nawozu. Następnie, kiedy roślina przekwita, natychmiast sekatorem ucinać fragmenty przekwitłych pędów, usuwając kwiaty, ale z jedną parą liści. W ten sposób nie tylko, że nadamy kształt efektowny całej koronie azalii, ale równocześnie będziemy stymulować do wytworzenia bocznych odrostów i zagęszczenia tej korony. Tyleż tylko, że po okresie kwitnienia, kiedy zbliża się lato, to tak naprawdę mógłbym tylko Państwu zaproponować zapomnienie o tej roślinie nie do końca, do tego stopnia, żeby nie podlewać ją całkowicie, ale raz na jakiś czas tą roślinę, nawet wystawiając na zewnątrz, w cieliste miejsce balkonu, od czasu do czasu tylko podlać. Ma ona przeczekać czas lata, kiedy to inne rośliny kolorytem swoich kwiatów zdominują przestrzeń. Kiedy zacznie się zbliżać jesień, to może być przełom września, możemy tą roślinę przesadzić do nieco szerszej doniczki, niekoniecznie bardzo głębokiej, ale znów w ziemię zdecydowanie kwaśną. Taki charakter ma ziemia substratu torfowego, ale zmieszana z ziemią kompostową. I wnosimy do mieszkania, eksponujemy najlepiej przy wschodnim oknie, rozpoczynamy normalne podlewanie i roślina przy skracającym się dniu zacznie otwierać pąki, które w czasie letniego odpoczynku będą nabrzmiałe na tych pędach. Przygotowując tą roślinę do takiej formy ekspozycji korony kwitnącej, podcinano pędy dolne. Tutaj jeszcze widzimy pojedynczy akurat odrost, który w zasadzie powinniśmy usunąć albo potraktować jako sadzonkę. Bo chcę przypomnieć Państwu, że fragmenty cięte korony po usunięciu kwiatów mogą posłużyć jako sadzonka wegetatywna. Tyleż tylko, że w przypadku azalii, sadzonkując ją w podłożu piasku potraktowanego wrzątkiem, żeby zlikwidować patogeny, dodajemy niewielką ilość kwaśnego torfu i sadzonkujemy z dozą ukorzeniacza. Są specjalne ukorzeniacze uniwersalne typu B2. Zanurzamy końcówkę i okrywamy folią bądź szklanym naczyniem. Przyjęcie, czyli proporcja sadzonkowania jest mniej więcej taka, że na 10
sadzonkowanych 4 do 5 przyjmują się, czyli w granicach 40 do 50%. To jest dobry rezultat. Ale zawsze, jeżeli taka sadzonka nam się przyjmie, to proszę mi wierzyć, że w mieszkaniu zdecydowanie łatwiej będą one kwitły od tych, które otrzymaliśmy z bardzo ekskluzywnych warunków, które stworzono tej roślinie w szklarniach, przygotowując je do takiej ekspozycji intensywnego kwitnienia. Z roślin, które jednoznacznie kojarzą nam się z wiosną i właśnie w tym okresie najpiękniej wyglądają, to są rośliny cybulowe. Jedną z takich roślin jest hiacynt. No w tej tonacji wygląda on rewelacyjnie. Ta roślina może być w dwojaki sposób wykorzystana. W tej formule to jest tak zwane półpędzenie, to znaczy przyspieszony okres kwitnienia przez fakt zgrupowania cebul w niewielkiej doniczce i intensywne podlewanie. Można też uczynić to inaczej, nawet do naczynia dowolnego włożyć samą cebulkę, tak tylko żeby piętka tej cebulki sięgała wody, w której regularnie dbamy o poziom. Po pewnym czasie najpierw roślina wytworzy pęd kwiatostanowy i nim ona go wytworzy, warto nałożyć na to tak zwane kapturki z ciemnego papieru. Dopiero kiedy zauważymy, że zaczną się one podnosić, to jest sygnał, że warto je odkryć i równocześnie wtedy zaczną się pojawiać liście. Otóż ta roślina na ogół najpierw wytwarza kwiatostany, a później dopiero liście. Kiedy kończy się czas kwitnienia, wycinamy dopiero pędy kwiatostanowe, kiedy one całkowicie obeschną. Natomiast pozwalamy przynajmniej po tym okresie czasu przez 1,5 miesiąca produkować substancje odżywcze dzięki liściom, które intensywnie wtedy się wydłużają, no i oczywiście przeprowadzają fotosyntezę. Dzięki temu średnica tych cebulek powiększy się i to będzie gwarancja, że w następnym sezonie te rośliny, kiedy zostaną uśpione albo w naturalny sposób, nie przez ograniczenie podlewania, tylko wyznaczonym rytmem własnym zaczną zrzucać liście, lekko przesuszone, wtedy pozwalamy im odpocząć do następnego okresu albo tak zwanego pędzenia, czyli przyspieszonego kwitnienia. I tylko jeden raz możemy tą roślinę w taki sposób stymulować. Dziś już Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody za tydzień.